Witam, tu Alistejo. Wyruszajmy na bardzo ważną misję. Celem naszym jest znalezienie miejsca, w którym mógłbym posadzić sadzonkę Enta. Wydaje mi się, że powinienem chodzić piechotą. W ten sposób zwiększam szansę na znalezienie tego miejsca, gdyż jak pamiętacie, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, czy nawet dwa odcinki temu było, no to znalazłem to miejsce przez przypadek. Szukam takich plam na ziemi, które by znamionowały to, że ziemia była rozkopana, ale nie mam pewności tak na 100%, czy tam rzeczywiście tak było, gdyż to wszystko dzieje się w jednej sesji nagraniowej i nie miałem czasu obejrzeć. W jaskini to pewnie się tego nie zakopuje. Coś czują, że to potrwa. I w sumie nie ma pewności, czy znajdę. Ptaszki nie mogłyby mi podpowiedzieć. Nie no, mają to prawdę, można byłoby to lepiej zaznaczyć. Albo ktoś by mógł powiedzieć coś na ten temat. No nic, idziemy szukać dalej. O! Mamy to miejsce! Świetnie. Tu jest Max. Pięknie. Nie no, tutaj nie będziemy o niczym z nim mieli do gadania, z tego powodu, że no wróżbitu mamy Max. Tu mana. To jeszcze na Nordlik. Czyli można powiedzieć, że z powietrza też bym to miejsce zauważył. Już żadnych przeciwników nie powinienem spotkać. Natomiast pamiętam, że mam questa tu u niego. Muszę znaleźć fragment jakiegoś okrętu pirackiego czy coś w tym guście. To jest po skrzynka, nie? Ale w sumie będziemy szli piechotą. Wolę się upewniać.
A jeszcze tu jest taka wysepka. O! Jest. Czyli co? Rifty, ale ja nie wiem, gdzie to jest. Ale i tak poszło lepiej niż myślałem, że pójdzie. Tylko teraz dokąd się udać? Pomyślmy. Tu by można było trochę poszaleć. Albo tu. Tu już jest dosyć pusto. Tu zresztą też. Tu dwie armie, pamiętam, że tu jeszcze stacjonują. Ale zajrzymy. Właśnie. Ile mam beczułek? O. Trochę ogonek wpadnie. Nie wiem, dlaczego mam przejść? Nie mówcie mi, że ja muszę... Każdą pojedynczo! Tak. Każdą pojedynczo. Masakra. Nic ciekawego. Czyli jak ja tutaj przychodziłem wymieniać, to w sumie nie wymieniałem. Znaczy wymieniałem jedną. No to mam trzy. Oferta specjalna. Aha, dobra, to jest to. Ale trochę przegięte. A co tutaj było? A, też sklep. No, ale widzicie, Alistair potrzebował trochę czasu, żeby ogarnąć. Tu była ta kopalnia. Aha, tam jest smog, ale on jest potężny. Mógłbym nie dać rady. A zobaczmy, czy się... To paskudztwo tutaj odblokowało, bo pamiętam, że to są jakieś jaja. Nie. Teraz powiedzcie mi, czy to jest błąd. Czy ja muszę dostać dopiero questa? Tak, tutaj to ja się chyba biłem, nieprawdaż? Tutaj ktoś mieszka, właśnie. Próbowałem z nim gadać. Ale on tak za bardzo nie chce ze mną gadać. Może teraz będzie chciał, jak mam tą klepsydrę. Nie, no tu się nic nie zmieniło. Może to jest właśnie związane z tym, co nie chce nic zadziałać. Tutaj coś jest w podziemiach. Przynajmniej w legendzie gdzie było. Dziękuję wszystkim za wrzenie odcinka. W kolejnym zajrzymy tu, ale nie obiecuję, że będziemy walczyć. A! To jest Muzeum Tytanów, a on pilnuje. Znaczy się to, co żeśmy przed chwilą odwiedzili tego gościa, to on był właśnie muzealnikiem. Ciekawe.